Siemuska, z tej strony Azura i na zwykłym filmiku. Nie wiem, czemu ostatnio mam tak, że właśnie sobie kładę rękę tak i jakoś tak. Idziemy w kolejnym odcinku mangowych zakupów, jednakże ten tytuł staje się coraz bardziej mylący, ponieważ nie ma tu znowu żadnych mang. Ogólnie, jakby się ktoś zastanawiał, co się dzieje, sytuacja tutaj, to Azura próbuje w makijaż i nie wiem, jakie to wychodzi, ale możecie. Macie prawo na mnie krzyczeć w komentarzach, co mam poprawić. A w eyelinera też się uczę. Bo właśnie te niebieskie oczy chciałam zrobić tak, dlatego że właśnie wróciłam od fryzjera i teraz przejdziemy sobie, przyszłam sobie z czerwonych na niebieskie, takie bardziej granatowe. I jest fajnie. I w sumie jak siedziałam na fotelu, to mimo że już miałam farbę niebieską, to się zastanawiałam, jaki kolor następny dać. Fioletowy, zielony, może różowy? Zobaczę. A może wrócę do czerwonego? Zacznijmy tutaj od właściwie gratisów, jakie dostałam w paczce, ponieważ te figurki cztery zamówiłam na Jadcie. I pierwszą mamy tutaj zakładki. I tak, pierwszą zakładką jest to ogród słów. Tu jest taka błyszcząca, a tutaj bardziej matowa strona. Następne jest to Twoje kwietniowe kłamstwo. Tu jest matowa strona z jakąś dziewczyną oraz tutaj bardziej błyszcząca strona z jakimś chłopakiem. I ostatnie jest, gdy zakwitnie w nas miłość. Tutaj mamy. A nie, 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 dobrymi nogami. Oraz tutaj matowa strona. I to jest chyba jakieś Yuri, i to mnie już ciekawi. I chyba będę chciała się tą mangę ogarnąć, ponieważ ten obrazek mnie tak po prostu, ta kreska, mi naprawdę mi się podoba i te kolory. Głównym powodem tych zakupów było to, że chciałam kupić figurkę dla mojego cielaka, mojej koleżanki, właśnie Ciel, Sapphire Ciel, Sapphire. To dla cielaka po prostu. Powiedz po prostu, że dla Ciel. Przy okazji właśnie. I to tak. I właśnie głównie chodziło mi tutaj o figurki Voltron. Voltron. I teraz stwierdziłam, że sobie chociaż jedną figurkę wezmę. A przy okazji, zanim przejdziemy do tamtych, to mamy tutaj sobie Kyouye z Auron High School Host Club. Ponieważ zadziwiło mnie, że te figurki były z Auron High School Host Club, były dwie i właśnie były za 13 zł. No to takie stwierdziłam, że no dobra, to czemu nie, bo okej, Auron High School Host Club to jakiś czas, kilka lat temu zaczęłam oglądać, obejrzałam kilka odcinków, nie za bardzo mi to podeszło, ale możliwe, że kiedyś dam jeszcze temu szansę i jeszcze raz obejrzę. A Kyouye nie pamiętam za bardzo, chyba było dla mnie okej, ale nie jakoś taki super po prostu. No. Bardziej go polubiłam dzięki pewnemu youtuberowi, mianowicie SeaDogVA. Chciałam zrobić takie nawiązania, kupić mu figurkę, aby było takie, może tam sobie napisać takie, tabliczkę mu zrobię, że it's Kyouye, not Killia, ponieważ może ktoś kojarzy z jednego z jego filmików. Właśnie zastanawiam się też, czemu ta cena była właśnie 13 zł, ponieważ normalnie są za 50 jakoś, tak, chyba złoty. Były tam ogółem przeceny, ogółem to było właśnie te, były te walentynkowe, taka, akurat to walentynki kupowałam i były te właśnie jakieś tam promocje, ale na nią chyba, na te figurki chyba nie było promocji, tylko po prostu było 13 zł i nie wiem, czy one już tak dawno, tak długo po prostu mieli, że chcieli już sprzedać, czy po prostu było to już ostatnie te figurki z Aurana, nie wiem, bo właśnie tak Tamakiego, to był Tamaki? Tamaki, Londyna nie było, ale właśnie był Kyouya oraz Haruhi. Z Haruhi to mam tak, że ogólnie z Aurana to chyba była moja taka najbardziej ulubiona postać, bo od początku ją polubiłam. Natomiast co do niej, mam pewne plany, nie wiem czy one się udadzą, ponieważ kiedy właściwie mi przyszła, stwierdziłam, że w sumie fajna jest jako taka figurka, a była właściwie postacią, którą lubiłam, ponieważ na początku jak ją zamówiłam, stwierdziłam, że ha, 13 zł, no spoko, a w sumie fryzurę ma taką mniej więcej spoko, że mogłaby pójść na Adama z Voltrona. Mogłabym właściwie wreszcie przerobić, ponieważ chciałam w zeszłym roku, zanim wyjdzie 8 sezon, chciałam zrobić właśnie figurkę Funko Pop custom właśnie Adama z Voltrona. I chciałam zamówić taką samą, właśnie to takie, te białe takie figurki, tylko że ona była na jakiejś innej stronie, a Shiro by musiała z innej strony zamawiać, czyli z Jatty, no i bym musiała wtedy wysyłka i nie podobało mi się to. A to przynajmniej już mam włosy gotowe i tak dalej, i się zastanawiam teraz, czy przekustomować ją, czy nie? I takie. Właściwie mogę się was zapytać, czy chcielibyście, abym przerobiła tą figurkę na Adama, czy zostawiła jako Haruhi? Rusza głową. A to jednak jest pomysł lekka dla niej. Jednak rusza głową, bo zauważyłam, że te z Voltrona ruszają, a właśnie Haruhi też rusza. No i nie patrz tak na mnie. Dobra, teraz właściwie przejdziemy do figurek, które były właściwie powodem z tego zakupu. Mianowicie mamy tutaj figurkę Lensa z Voltrona.
I to jest właśnie figurka, którą chcę dać cielakowi na urodziny, dlatego... Właśnie, tego nie będę otwierać, ponieważ no... No raczej nie wypada. Dlatego macie tutaj tylko właśnie... Mamy pierwszą figurkę. Oraz mamy drugą, skoro już mówiłam właśnie o Adamie, także mamy też Shiro. Ponieważ na początku chciałam sobie zamówić Kifa, ale okazało się, że przedłużona byłaby wysyłka i najprawdopodobniej doszłaby ta paczka dopiero jakoś w maju, a ja chciałam, żeby właśnie przed kwietniem doszła, więc wzięłam sobie już Shiro, który właśnie był dostępny. Także mamy sobie tutaj naszego czarnego paladyna. I wiem, że właśnie jest jeszcze ta wersja, gdzie ma tą siedzącą rękę. Tylko, że to jest chyba taka jakby wersja, gdzie jest dostępna tylko chyba w Hot Topic, czyli w zagranicznym sklepie. Dlatego w sumie szkoda, że nie można jakby, nie ma na przykład w Jadcie, na Jadcie właśnie tej figurki, bo fajnie by było mieć taką jeszcze drugą wersję. Właśnie tak lepiej jakby rusza głowa, nie jak będzie w Lensie, ale na przykład w Haruhito właśnie było ciężej. No i no, no i w sumie to tak. Podobają mi się te wszystkie właśnie detale związane z tym strojem. I tak, no. Także tutaj mamy właśnie dwie figurki z Voltrona. Ponieważ to było walentynki i była ta seria oferta walentynkowa, że może było sobie wziąć przypinkę taką małą z I love i coś tam sobie może było dać własny napis. Dlatego ja sobie nie mogłam właściwie, nie mogłam wpaść na cokolwiek innego, co by dać. Właściwie cokolwiek sobie dać. I jedyne co mi przyszło do głowy to... Jestem fanem numer jeden. Nikt mnie nie pokona. Masz drugą przypinkę? Nie. No właśnie. Ja wygrałam. To się mi zaraz ta cała piramida wywali. Nie, nie, chcę to z drugiej strony dać. Oh shit. Wszystko dla jednej miniaturki i jednego ujęcia. Także to było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To jest Boskowska. Widzicie się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Na razie. Okej. Okay.